Zbigniew Ziobro, zrobiłem wszystko, aby Tusk nie został premierem. Panie Ziobro, przestań pan komedię robić. To jest właśnie ta gierka. Jak nie my, to Platforma Obywatelska, jakby na przykład Ruch Dobrobytu i Pokoju w ogóle nie istniało. Nie, że nie ma czegoś takiego. To, proszę Państwa, no między dżumą a tyfuzem wybierajcie. No i to śmiertelne, i to śmiertelne, tak? Panie Ziobro, Tusk to się sam wykończy i Platformę wykończy, spokojnie. Proszę Państwa, to tylko u nas, to tylko musisz to wiedzieć, to było. Nikt inny nie zauważył zjawiska dopuszczania Konfederacji do mediów tych właśnie platformowych. Nikt tego nie zauważył. Elektorat się nawet cieszył, jak fajnie, kolejny, który nawala w PiS. A sztuczka była po to zrobiona, żeby właśnie Platformie Obywatelskiej spadło. Mówiliśmy to. Proszę Państwa, mieli czas, żeby się ogarnąć. Nie wierzę w to, że Donald Tusk się nie sprzedał. Ratuj się kto może z tej Platformy. Bierzemy wszystkich. Zapraszamy ludzi z PiSu. No bo wcześniej Ruchu Dobrobytu i Pokoju nie było, tak? Więc siłą rzeczy musimy mieć elektorat, który do tej pory głosował na różne inne ugrupowania. Siłą rzeczy. Dajemy tą alternatywę, o którą wam wszystkim chodziło, o którą nam wszystkim chodziło. Normalność. Więc siłą rzeczy będziemy musieli mieć elektorat ugrupowań takich też jak Platforma. Więc chodźcie do nas, bo Platforma to już jest koniec. Donald Tusk topi Platformę. Platformy ma nie być. Dogadał się. Sprawa w prokuraturze coś z Tuskiem wycichła. Zwróćcie Państwo uwagę, coś cicho jest, tak? Nie bez powodu. Tusk ma problem, pisze wszystko o wszystkim. Jedna partia go podgryza, zlecił specjalne badanie. Proszę Państwa, on specjalnie, proszę Państwa, specjalne badanie to są te badania, które nie wyciekają do opinii publicznej. Takie rzetelne. Wynajmuje się takie agencje, które rzeczywiście rzetelnie badają, jakie jest prawdziwe poparcie społeczne. No i tam w tych badaniach wyszło, że proszę Państwa, elektorat Platformy przychodzi do głosowania na Konfederację. Tak w ogóle, jak się Konfederaci macie? Proszę Państwa, no dziś już wiemy, tak? No pierwsi to zbadaliśmy, że Balcerowicz po prostu wajchę przełożył i Balcerowicz promuje Konfederację. Także przyszłe rządy polskie pod patronatem Morawieckiego i Balcerowicza, proszę Państwa, to będzie rzeź Polaków. Taka jak w latach 90. to będzie rzeź Polaków. Z tym, że wtedy jeszcze mieli co sprzedawać, żeby utrzymać ludzi na jakichś tam kuroniówkach czy innych tam posadach. Rozbudowali aparat urzędniczy w związku z tym, a teraz już nie mają czego sprzedać. To będzie nasza rzeź. Przyszłe rządy Balcerowicza, jego tam protegowanych i Morawieckiego. A Tusk ma im to umożliwić. Udaje głupiego. Wiedział? Myślicie, że nie oglądają programu? Musisz to wiedzieć. A co tu oglądać? Ten bełkot cały, te bzdur gadanie, te nierzetelne informacje, te fake newsy, proszę Państwa, muszą się posiłkować. Muszą, nie mają wyjścia. I dziś patrzcie, jak on udaje głupiego, że on reaguje, on najpierw musi zbadać, co tu się dzieje w ogóle. Najpierw doprowadził do tego, że w mediach, gdzie ich dziennikarze przeprowadzali wywiady z ich konkurencją, doprowadzili do wyparcia Platformy, z umysłów elektoratu, a dziś on bada, on nie wie. Panie Ziobro, także spokojnie, Tusk robi dobrą robotę dla Morawieckiego. Pan na pewno jest tego świadom.